Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Katedra to jest miejsce wywyższone, z którego wygłasza się. Chce się, żeby dobitnie dotarło. I nie lubimy tego miejsca, kiedy ktoś do nas mówi z góry. Chociaż mówi najlepsze rzeczy, wspaniałe, ważne, ale jakoś nie przekonuje nas to, kiedy ktoś zbyt agresywnie, zbyt drapieżnie do nas podchodzi, to my zaraz się cofamy, robimy krok, zamykamy uszy. Dzisiaj Pan Jezus mówi, że usiedli na katedrze mojżeszowej prorocy, ci, którzy jakoś się wywyższają. I bardzo często dla mnie to jest trudna sytuacja, ponieważ ja stoję na tej katedrze nieraz i na tym miejscu podwyższonym. Ono jest podwyższone ze względu na Jezusa, ze względu na Słowo, ale jednak staje tam człowiek. Trzeba bardzo mocno uważać, żeby nie zniechęcić, żeby nie wywyższyć się. Właściwie w tym miejscu najwłaściwszą postawą to jest bycie małym. Myślę, że mówienie o swojej nieumiejętności nikomu nie zaszkodzi, a wręcz pomoże człowiekowi, że z drugiej strony ten, który mówi wysokie rzeczy, jest taki jak ja, jest niski. Każdy z nas nosi jakieś znaki walki. Jakieś spracowane ręce, jakieś ślady, że walczyłem, że się zmagałem. Trzeba nieraz o tym powiedzieć. Ja mojego Jezusa dzisiaj, ja kocham mojego Jezusa, ponieważ On ma ślady walki. On ma rany. On jest w pewnym zmaganiu. Więc Jego to jest miejsce. On może mówić. Ma prawo mówić. Daję Mu głos. Ja w moim sercu. Tam Go stawiam wysoko. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha.